Witam Państwa, mówię Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu powiemy parę słów na temat materiału, który nazywa się glass, czyli na temat materiału szkła, który można zrobić w Cycles i który, szczerze mówiąc, rozkłada na łopatki ten materiał szkła, który można było zrobić w Blenderze, w wewnętrznym renderze. Przygotowałem sobie szybko scenę, na której mam już ustawione odpowiednie obiekty, po to, aby można było to w miarę sprytnie, szybko zobaczyć. Otóż moja scena teraz. Teraz gdzie ona jest? Cycles, ale potrzebowałbym, zdaje się, drugiej zakładki. Momencik, przepraszam na moment. Muszę się tylko znaleźć we właściwym miejscu. Dobra, już teraz będę wszystko miał. Mam tutaj trzy małpki leżące na sobie w takim stosiku małym. Ok? Nie jest to żadna wielka rzecz. One po prostu w ten sposób leżą, a to nie przypadkowo. Chciałem po prostu, aby jedna z nich była wyżej niż pozostałe. Dla tych małpiszonów mam dodany materiał, który teraz jest zwykłym shaderem diffuse. No i na podglądzie widać, że jest to materiał szary, nieprzejrzysty. Ten materiał, o którym mówimy teraz, to materiał szkła. Wybieram zatem z shaderów glass. Glass od razu jest widoczny i renderuje się w ciągu 200 kroków całkiem nieźle. Jest to materiał bardzo podobny do materiału typu glossy. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten node. Wybiorę sobie tutaj teraz materiał glossy. Jest bardzo podobny, z tą różnicą, że w nim dodatkowo jeszcze mamy index of refraction, czyli wartość współczynnika załamania światła. Ten node zawiera również listę funkcji dystrybucji światła. Oczywiście sharp jest to funkcja najszybsza, najprostsza, która jest niezależna od parametru roughness, czyli takiego jak szorstkość, natomiast dwie pozostałe liczą jeszcze dodatkowo pewną przejrzystość, czy też matowość, lub też chropowatość szkła. Na przykład jeżeli szkło ma być chropowate, to proszę bardzo, już mam chropowate szkło. No i to szkło się będzie tutaj powolutku, elegancko liczyło. To, co jest niesamowicie potężną rzeczą w tym silniku renderującym, to jest to, że ta funkcja, ten shader, jest w stanie liczyć kaustykę światła, czyli takie zjawisko, które polega na ugięciu światła w materiałach przezroczystych i skierowaniu tego światła w pewne określone położenia. Możemy pokazać to na przykładzie, może na przykładzie soczewki. Dodajmy sobie w takim razie zwykłą kulę. Niech to będzie UV Sphere. Nie robiłem soczewki jeszcze i to robię teraz tak zupełnie na gorąco. Może się nie udać, zobaczymy. Zaznaczę dwa skrajne wierzchołki i wybiorę sobie tryb edycji proporcjonalnej. Spodziewałem się, że wtedy, kiedy wybiorę ten tryb i wezmę sobie Sharp Deformation, albo właśnie wręcz przeciwnie, Sphere, w tym momencie będę mógł przeskalować sobie tą kulę o jakiś tam czynnik, tworząc coś takiego jak soczewkę, proszę bardzo. To jest soczewka, która powinna w miarę ładnie skupiać światło. Tą soczewkę ustawię oczywiście jako smooth. Weźmy sobie shading na smooth, dodam jeszcze subsurfa do niej, żeby była w miarę jakaś taka sensowna. No i teraz umieśćmy ją gdzieś nad powierzchnią. Mam tutaj światło typu sun dodane. To światło typu sun świeci pionowo w dół z siłą 1. No i zobaczmy, co będzie, jak ta soczewka tutaj będzie stała. Może ją troszeczkę jeszcze przesunę w osi X, troszeczkę przez te małpki, żeby było widać, co się dzieje. Zobaczmy teraz, jak dodam materiał, czy będzie skupiała światło. No i proszę, skupia. Elegancko. Elegancka, prosta sprawa. Możemy wybrać, mam nadzieję, że to się da zrobić, takie miejsce, w którym będzie to skupienie największe. Tutaj nie jest już największe, może jeszcze niżej. No tutaj też nie za bardzo. O, może to nie jest najlepsza soczewka, może ona tak dobrze nie skupia, jak powinna by skupiać prawdziwa soczewka paraboliczna. No ale cóż, można się bawić. Tak czy inaczej, z powodu tego skupienia tutaj nie grozi nam, że się nam zapali ten plane czy coś takiego. Jeżeli ktoś kiedyś wypalał napisy na ławce, to wie, o co chodzi. Nie grozi nam również, że stracimy wzrok, patrząc w ten jasny punkt ogniskowej. Tak czy inaczej, kaustyka światła to jest właśnie to ugięcie światła. Dzięki temu, że światło równomiernie oświetla całą powierzchnię, to ugięcie widać bardzo wyraźnie pod soczewką i pod małpiszonami. Soczewka rzuca cień i to jest oczywiście jak najbardziej jasne, ale również przepuszcza światło. Światło, które przepuszcza, jest zakrzywiane. No i zakrzywia się w taki sposób, że nie leci prosto w dół, tylko leci pod pewnym kątem. A więc ten obszar tutaj jest ciemny i to jest właśnie ten ciemny pierścień, który obserwujemy pod soczewką. Tak samo tutaj, skupienie odbywa się w miejscu jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, w miejscu tego placuszka, natomiast cień tutaj jest wszędzie w postaci takiego ciemnego pierścienia pod tą soczewką narysowany. No i to elegancko załatwia nam sam renderer, a normalnie w Blenderze trzeba było kombinować to nieraz bardzo intensywnie, żeby uzyskać taki efekt. Tutaj mamy tą kaustykę świata za darmo. Zresztą możemy ją również wyłączyć. Wystarczy tylko przejść do zakładki render, znaleźć sobie zakładkę Light Paths i wybrać checkbox o nazwie No Caustics. W tym momencie znika kaustyka światła, już nie ma tego efektu.
Szkoda, bo efekt jest fajny, no i rzeczywiście bardzo ładnie dodaje jakby klimatu, więc go włączę. Niech sobie będzie. Dodatkowo kaustyka nie pojawia się tak sama z siebie. Tutaj troszeczkę jakby oszukuję, ponieważ ustawiłem wcześniej renderer tak, aby tą kaustykę pokazywał. Normalnie mamy filtr glossy o nazwie o wartości 0 i to powodowało w pierwszym takim przypadku, że kaustyka się nie pojawiała. Dopiero gdy wziąłem ten filtr, troszeczkę zwiększyłem, trochę go rozmyłem, ta kaustyka zaczęła się tutaj pojawiać. No i ten filtr jest po to, aby nie było takiego ziarnistego szumu tutaj w środku. Jeżeli ten filtr będzie powiększane przeze mnie, to mam nadzieję, że tutaj się ładnie wszystko jakoś samo wygładzi i dzięki temu ta kaustyka będzie wyglądała trochę lepiej. Niestety wadą Cycles, i to poważną, jest to, że tego typu efekty światła renderują bardzo, bardzo powoli. Gdybyśmy chcieli zrobić to precyzyjnie, bez tych jasnych pikseli tutaj tu i ówdzie, to niestety należałoby czekać długie godziny. A te piksele i tak mogłyby nie zniknąć. No dobra, mamy jeszcze coś takiego jak współczynnik załamania światła. Oczywiście dla wartości 1 mamy całkowicie przejrzysty materiał, nie załamujący światła, a więc stworzy on nam takie wrażenie duchów jakby. Natomiast jeżeli troszeczkę ten współczynnik załamania światła zwiększymy, to nagle obiekty zaczną światło zakrzywiać, pojawi się kaustyka oczywiście i tak dalej. Wartości współczynnika załamania światła rzędu 1,9 to są już takie naprawdę ostro załamujące światło, grube, ciężkie szkła ołowiowe, na przykład kryształowe, jakieś kamienie szlachetne i tak dalej. Natomiast metale i substancje błyszczące mają coś powyżej 2, 3, czasem 4. Więc teraz już załamanie światła jest tak silne, że nie wnika ono praktycznie rzecz biorąc wcale do obiektu, tylko po prostu się od niego odbija. Wpada i natychmiast wypada tą samą prawie powierzchnią, którą przeniknęło. Także możemy za pomocą czegoś takiego jak Shatter Glass symulować również materiały, które wydają się być przezroczyste. Znaczy nie przezroczyste właśnie, tylko metaliczne. Im większy współczynnik załamania światła ustawimy, tym materiał się będzie wydawał bardziej metaliczny. OK? Możemy dociągnąć ten współczynnik załamania światła naprawdę do wysokich wartości, uzyskując bardzo ładne, srebrzyste, metalicznie wyglądające obiekty. Całkiem przyjemna sprawa. Przy okazji roughness, jeżeli zmniejszę, zobaczymy co wyjdzie. No teraz mam pełne lustro, nic ciekawego. Maksymalny roughness w tym momencie to jest całkowicie matowy materiał. No i widzimy, że przypomina on troszeczkę swoim wyglądem velvet. Materiał, który omawiałem w zupełnie innym tutorialu. OK, zachęcam do eksperymentów. Warto poglądać sobie opcje w tym materiale i warto również pamiętać, że to jest jeden z najczęściej używanych nodów, ponieważ każdy materiał ma pewną zdolność odbijania światła i pewną zdolność przepuszczania światła, a więc glass, glossy oraz diffuse to są najczęściej używane nody w Cycles. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.